witamy w kolejnym odcinku Kamperek Van na węgierskich dróżkach. Lecimy z Egeru nad Balaton, ponieważ mamy dzisiaj przepiękny dzień, super błękitne niebo i jest już chyba ze 30 stopni, więc liczymy na w miarę ciepłą wodę w Balatonie i wycieczki na supie. Więc jest szansa na jakiś urokliwy filmik z wód Balatonu. Co dzisiaj jest w planach? Na pewno langosz. Mam nadzieję, że nie w tej wersji letniej, czyli o przedziwnych dodatkach w postaci truskawek. I co? A jeszcze jakieś zakupy miały być w międzyczasie tak zwanym, tak? Jakieś zimne piwo jest nam potrzebne, bo tego w lodówce nie mamy. Mamy zapas wina, bo jak wiecie, wyjeżdżamy z Doliny Pięknej Pani, która winem sobie słynie. Słuchajcie, ja mam trzypunktowy plan. Langosz, zimne piwo i sód. To jest mój pomysł na dzisiejszy dzień. No myślę, że jest akceptowalny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna ekipa jedzie dzieci do Doliny Pięknej Pani. Sytuacja drogowa. Mamy 350 km nad Balaton. Miejsce, gdzie się zatrzymamy. Miejsce znowu znane. Byliśmy tam już kilka razy na tym piwu. Jedziemy po raz kolejny. Mamy 350 km, 3 godziny 43 minut jazdy. Także około godziny 14 powinniśmy być na miejscu, w tej chwili jest po 10 ruszamy. Plan tego miejsca też jest nieprzypadkowy, bo my wiemy, że tam super plaża jest nad Balatonem, taka miejska plaża, trzeba powiedzieć, zobaczycie ją wkrótce. Tam też jest pan, który robi zarąbisty gulasz i nie mogę tego powiedzieć, bo to niecenzuralne słowo nam YouTube wytnie, ale właśnie takie kluseczki do gulaszu. Mam nadzieję, że ekipa restauracji się nie zmieniła i dzisiaj będziemy mieć mega wypasioną węgierską kolację. Żarcia tam nie żałują, więc my może na dietę po Węgrzech. Może. Jedziemy. Jedziemy. Jedziemy przez Budapeszt, tym razem bez zwiedzania. Dobrze zwiedzaliśmy kilka razy. A dzisiaj tylko tranzyt. Myślę, że to jest taki tajemniczy skrót Google Maps. Przez wszystko na to wskazuje, że wymyślił sobie, że przez Budapeszt będzie szybciej. Ale przynajmniej to jest ciekawie, to jest bardzo piękne miasto. Trochę zniszczone niestety, co bardzo widać, że tu się po prostu nie dba o te budynki, a szkoda, bo przepiękne są. Ale to secesja nie jest taka jak w Wiedniu, ale jakby to odszykować. To by było jak w Rydze. Tam już widzę taki w ogóle arcydzie. Przepiękny. O! Zobaczcie. To jest dworzec kolejowy. Dworzec kolejowy. Jak ktoś oglądał CK Dezerterów? To tu się działo. To tu się działo. Też już w rozsypce, to po prostu wstyd dla Węgier, żeby takie miejsca były tak zniszczone. Piękne, naprawdę piękne. No, tutaj poczekaj. Trzeba czy być mądry, czy szary jak zwykle. Zwyczaj jest szary. Ale muszę patrzeć na mapę i drogę. Naprawdę trzeba się, słuchajcie, skupić, bo to wiecie, takie stare miasto to ma swoje wymagania. Dobra, jesteśmy na autostradzie na Balaton. Dojeżdżamy na miejsce. 5 minut do Kepi. Ciekawe, czy trafię.
No i już widzimy Balaton. Widzimy Balaton. Na kempingu byliśmy, o ile dobrze pamiętam, 2 czy 3 razy już. Także jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy po raz kolejny, bo nam się podobało. Z tego co pamiętam, kemping był taki sobie, natomiast miejscowość była fajna. Była duża, trawiasta plaża, co przypomnę, i tam było dużo spływek langosza. Przewaga langosza nad jakością kempingu tej ma nieznaczenie. To co, ile dobrze pamiętam, to trzeba tak na końcu drogi w prawo, na dół, jakimś takim skosem, w prawo, tam jest duży parking, i przed tym parkingu zaraz jest kempingu. Jest tam bardzo dużo komarów. Zawsze było dużo. Pojechaliśmy. Kemping Karina. Idziemy zobaczyć, jak te miejsca powinny być. Idziemy się wybrać. Zostajemy? Tak. Tak jak stoimy? Tak. Słuchajcie, jesteśmy już na kempingu Karina nad Balatonem. Jesteśmy rozbici, zajęta parcela. Kamperek zaparkowany, namiot rozbity, zameldowani. Idziemy teraz przejść się po okolicy. My to miejsce, tak jak wcześniej mówiłem, znamy. Byliśmy tutaj już kilkakrotnie i lubimy tu wracać. Zobaczcie, tutaj z kempingu się wychodzi dosłownie kawałek, są tory kolejowe i za tymi torami już jest Balaton, z tym, że na plażę miejską, takie gdzie się można rozłożyć z plażingiem, tam gdzie są budy jakieś gastronomiczne, trzeba kawałek dojść. Niestety nie ma tak, że się wychodzi z kempingu i od razu jest zejście nad Balaton, ale nie jest to daleko. Zaraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest 5-10 minut spaceru. Idziemy się przejść, idziemy coś zjeść. No i będziemy wam oczywiście pokazywać, co tutaj się dzieje nad Balatonem. Miejsce wygląda dokładnie tak, jak je zapamiętałem. Nic się nie zmieniło. Jakieś tutaj zewnętrzne siłownie, ścieżka rowerowa tutaj jest, nasyp kolejowy. I tam, jeśli widzicie już w tle, taki pomarańczowy dach, to jest miejsce, gdzie się płaci za wejście na plażę i tam jest wejście na plażę miejską. Także dosłownie, ile to może być metrów od kempingu? 500? Nie wiem, no chwilkę. 10 minut spacerem. 10 minut spacerem na pewno. Normalnie to nie jest problem, a tym razem będziemy tam jeszcze taszczyć supa, także kawałek będzie to, troszeczkę będzie wymagał wysiłku. Być może przepłyniemy na supie. Być może przepłyniemy na supie. I będzie wtedy mniejszy wysiłek. Pomniej doświadczeń z zeszłego roku z Mazur. Zanim wyciągniemy i napompujemy supa, to sprawdzimy, jaka jest woda, czy da się do niej w ogóle wejść. Idąc po drodze mamy scenę. Nad samą wodą, jak widzicie. Widownia, także tutaj pewnie jakieś letnie plenerowe koncerty czy inne imprezy się odbywają. A my już widzimy wejście na plażę. Tutaj po prawej stronie jeszcze jest molo, też pewnie się przejdziemy zobaczyć, jak to molo wygląda. Betonowe, takie solidne jak falochron. Słuchajcie, jakbyście się chcieli dowiedzieć dokładnie, gdzie jesteśmy, trudno mi jest po węgiersku prawidłowo zapewne wymówić tę nazwę. To brzmi jakoś jak Balaton Gyorok. Natomiast macie napis teraz na ekranie, możecie sobie wpisać na nawigację. Kemping się nazywa Karina i tutaj szukać tej miejscówki. Idziemy teraz kupić bilety, bo wstęp na plażę miejską jest płatny. Co mamy? Jakieś informacje mamy turystyczne? Nawet po polsku. I lokalne mapki, które ja zawsze kocham wiedzieć, gdzie jesteśmy, jak się poruszać. Zbierać, szukać informacji. Czy tak. Bilety kupione?
Jest otwarte. Okej, czyli wchodzimy za darmo. No chyba tak. Przecież jeszcze raz zapytać. Spytaj się, Kasiu, może tam w tej informacji, czy dzisiaj wjazd jest płatny, czy... Okej, jest. A, czyli wjazd mamy za darmo. Czyli wjazd mamy za darmo. Czyli w wysokim sezonie od 1 lipca dopiero jest płatne. No dla mnie to jest bajka, słuchajcie. O, jaka bajka. Zobacz, Magda, facet ma tę deskę, którą widzieliśmy w Albanii z silnikiem, co się lata nad wodą. Kasi się podoba, a to jest chyba moje ulubione miejsce nad Balatonem. Z tych, co byliśmy, tutaj mi się najbardziej podobało. Ja bym tutaj siedział i tydzień. Magda się krzywi, bo ona... Dwa dni wystarczy. Będę negocjował... Dzisiejszy dzień się nie liczy, to wtedy dwa dni tak. Znaczy, jeśli Kasia nie może langosza, bo coś, to ja proponuję, weźmy sobie langosza i Kasia sobie weźmie gryza na spróbowanie w ogóle, jak to smakuje, a weźmie sobie cokolwiek innego. Jest rozpusta. Czekaliśmy na to od przyjazdu. Są langosze. Ja mam z serem. Marla. Nie powiem, że nas to wkręcił. Ja mam tradycyjny, czyli woda czosnkowa i dużo śmietany. Pozdrawiam majowanie. Lubicie langosze? Napiszcie w komentarzu. Langosze wciągnięte, przekąska. To nie był lunch, to była przekąska. Idziemy zwiedzić miasteczko, bo my je znamy. Kasia jest tu pierwszy raz. Także idziemy pokazać Kasi okolice. Po drodze idziemy na kemping. Bierzemy supa. I chyba dzisiaj do wieczora siedzimy nad Balatonem. Popływamy. Mieliśmy sprawdzić temperaturę, ale chyba nie ma dramatu, bo dzieci się kąpią, nie są sine, ludzie pływają. Także wierzymy, że jest ciepło. Nawet, czy co? Nawet jak nie, to nie odpuszczę i też będę pływać. Bierzemy deskę, bierzemy kapoki, bierzemy wiosła, kocyki i się rozkładamy z Majdanem. Przechodzimy przez recepcję. Tak jak wcześniej mówiliśmy, poza sezonem jesteśmy, więc nie płacimy. Normalnie tutaj bilet jest albo chyba jednorazowy, albo całodzienny, ale to były jakieś grosze, o ile dobrze pamiętam. Jesteśmy w samym centrum miasteczka. Po lewej stronie jest to molo. To potem pójdziemy, wam pokażemy. A teraz idziemy na główną ulicę. I tak naprawdę całe to miasteczko to jest kemping, ten park, przez który żeśmy szli, przejazd kolejowy, plaża i jedna uliczka, na której jest nasza ulubiona knajpa, którą już widzę. Mimo że pogoda jest piękna, to ludzi nie ma za dużo. Jest poniedziałek. Pewnie w weekend tutaj jest bardziej gwarnie i tłoczno. To jest nasza ulubiona restauracja. Raczej nie zamknięto, może teraz mają przerwę. Do wieczora. Bo są powystawiane rzeczy. Tak, to powinno być. A tu jest sklep? To jest sklep. Główna ulica za nami. A my wracamy na kemping. Ciekawe, kto zgadnie, co Magda niesie w ręku. Oranżadę. Dwie butelki oranżady. Jakaś taka jasna ta oranżada dzisiaj. Aha. Oranżada cytrynowa. Dobra, wbijamy na kemping, przeorganizować się, wziąć deskę, stroje kąpielowe, kocyki i idziemy, zrobimy drugie kółko nad wodę. Jedziemy z tym supem, jedziemy, a teraz z tym. Zobaczycie, co kobiety potrafią mieć w torbie na supa, jakie szpargałki. Otóż słuchajcie, najważniejszy element jest to szmatka z mikrofibry do wycierania naszego supa po tym, jak skończymy pływanie. Nigdy nie zapominajcie o szmatce, bo potem nie ma go jak spakować, kiedy ocieka wodą. Maksymalna wygoda i ochrona. No i słuchajcie, to jest... Jest i deska nawet. Jest i słuchajcie, deseczka. Możemy ją wyturlać. O, proszę. Kto pompuje? Ten, kto ma siłę. I ochotę. Pół godziny później. Co
minuty. 15 minut maksymalnie. Jak się zmachasz, to daj znać, to się zamienimy. Och, już się zmęczyłem. Już całkiem niewiele nam brakuje. Będzie jedna atmosfera i będziemy mogli pływać. Ale nie jest to proste zadanie. Czy pierwsze kroki wymagają komentarza? Pewnie nie. Właśnie przejechał pociąg. Tak zwykle nad Balatonem zawsze przy tych plażach są jakieś tory kolejowe. Dobry wieczór. Węgry to też smaki. Tutaj człowiek głodny nie będzie chodził. Dzisiaj kolacja. Kasia, zupa rybna. Całe kawałki ryb. Ogromne. Powinny być 3 rodzaje. Mam nadzieję, że tak będzie. W smaku jeszcze nie Ja już nie próbowałem. Wiem. Pycha. Ale? Recenzja Magda? Później. Gulaszowa. Bez tego Węgry nie istnieją. Klasyk. Na bogato. Magda Kulaszowa, a ja inny, dla mnie podstawa na Węgrzech, może mniej znany, ale dla mnie petarda. To jest paprykarz z suma, z domowymi kluseczkami, z serem i z kwarkami. No oczywiście wino do tego. Jak gulasz? Dobra, i pasta paprykowa. Ja się odtykam. Wasze zdrowie. Słuchajcie, nigdy nie byłem zwolennikiem ryb słodkowodnych. Dla mnie karp, wigilia, nie, ja tylko ryby morskie. Kiedyś obejrzałem odcinek Makłowicza na temat kuchni węgierskiej i nie były to rzeczy takie dla Polaka najbardziej oczywiste typu gulasz, tylko były to węgierskie dania z ryb. Po raz pierwszy usłyszałem o paprykarzu z suma. Od tej pory, ilekroć jestem na Węgrzech, to jest mój wybór zawsze. Jest coś przepysznego. Polecam. Kemping nad Balatonem, dzień drugi. Idealny odpoczynek w nocy, żaby, ptaki, całą noc. Spaliśmy się, wyspaliśmy się, wstaliśmy. Co dzisiaj na śniadanie? Kalmary. Kalmary po węgiersku. Po warszawsku. Pokaż, jak wygląda kalmar. Zaraz kalmar jeszcze jest w trakcie dochodzenia. Jeszcze nie wygląda jak kalmar. Nie wygląda jak kalmar. Czyli parówki z patelni. Wczoraj oczywiście po kolacji, którą widzieliście chwilę temu, padliśmy. Dzisiaj plan jest taki, że dziewczyny jadą do Hewic na ciepłe źródła, natomiast ja nie jestem w stanie odpuścić pogody, jeziora, supa, Balatonu. W moim wieku na ciepłe źródła i spa i ten jeszcze mogę zaczekać. Ja będę się cieszył tym, co mam tutaj. Dzisiejszy ma urodziny, więc tak celebruję to święto bez bab. Bez bab. Będę samotnie urodziny, sup, Bajkał i ja. Nie Bajkał, tylko Balaton. Może kiedyś nad Bajkał też pojedziemy. Może kiedyś pojedziemy nad Bajkał. Kiedyś. Kalmary po balatońsku gotowe. Magda, nakładamy? Masz
Dziękuję, proszę bardzo. Do tego kawka, sałatka ze świeżych, sezonowych warzyw. No i człowiek wie, że żyje. Ahoj przygodo, kierunek Chewic, na razie w węgierskim autobusie. Mamy z kempingu jakieś 15 minut na piechotę na przystanek, a z przystanku autobusikiem 40 minut pod gorące źródła. Cena za bilet? 1000 forintów? Tak, płacimy u kierowcy, więc to jest bardzo, bardzo wygodne. No dobra, wylądowałyśmy w Chewic, dworzec autobusowy i podążamy szlakiem rurek makaronów, bo to jest charakterystyczny element dla wszystkich osób, które tu się znajdują. Szukamy źródła. No to termy, czas, start. Bilet na 3 godziny, 4,5 tysiąca tutejszych pieniążków, forintów. I wędrujemy sobie już przez piękny park w kierunku term. I tam sobie będziemy działać. Proszę, chyba równo 12, nie? 12, może tak trzeba przyjąć. Jest to naturalne jezioro, czy przed nami będzie naturalne jezioro termalne. To jest największe jezioro termalne, naturalne, jak najbardziej w Europie. Natomiast jest to drugie co do wielkości jezioro termalne na świecie. I źródło jest, tego co kojarzę, na 40 metrach. Woda jest cały rok ciepła, przyjemna i to takie właśnie prawdziwe spa. Obowiązuje tutaj cisza, bąbelki też mają nakaz wyciszenia się, o ile są w ogóle dzieci. Kiedyś pamiętam, że nie było, zobaczymy jak jest teraz. Mogę dodać, że woda w jeziorze oczyszcza się co 72 godziny. No, filtruje się naturalnie. Tam, po tamtych schodach z tego głównego budynku jest to źródło. I wchodzi się na, właśnie na 40 metrów i tam jest źródełko. No i nad Chewic nadeszła burza, która brzmiała tu od pół godziny, więc ewakuowano wszystkich z jeziorka termalnego i tak naprawdę czekamy, aż przestanie padać. Ale to naprawdę rzadki widok, kiedy tutaj naprawdę jest puściutko, nikogo nie ma. Jedna pani chyba została na środku, a reszta karnie udała się. Dobra, spa zaliczone, obłędne termy bardzo polecamy. Prawda, Kasieńka, że polecamy? Jest cudownie. Słuchajcie, jeżeli jesteście tu w okolicy, nie odpuszczajcie sobie tego miejsca. Bo to jest błąd. Znaleźliśmy pomnik. Atrybuty pana Zygmunta wskazują, że był kimś w rodzaju Indiany Jonesa, bo jest taki kapelusz jak u Indiany Jonesa, sztucer i plecak. Torba taka podróżnicza. Tak. Sprawdzimy w internetach, kto to był. Pisarz. Taki Tony Hali? Hrabia. Co napisał, podróżnicze jakieś powieści? No, wygląda na to, że węgierski Sienkiewicz? Dobra, słuchajcie. Dziewczyny wróciły z Chewic, co już widzieliście na filmie. Ja dzisiaj spędziłem dzień nad Balatonem, korzystając ze słońca i supa. Trochę popływałem. Niestety kamery obie zabrały dziewczyny, także nikt mi nie uwierzy, że pływałem. Wczoraj obiecaliśmy wam pokazać
tutejsze molo, pomost, falochron. Idziemy się przejść. Wygląda na to, że się nam w ogóle pogoda zmienia. Zaczęło wiać, zachmurzyło się. Nie wiemy, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Prognozy mówią, że padać ma dopiero w piątek. Dzisiaj mamy wtorek. Zobaczymy. Trochę nam się skrystalizował plan na dalszą część wycieczki. Jutro rano się stąd chcemy zawinąć i jechać nad inny kemping, też nad Balatonem. Bardziej na wschód już będziemy jechać w kierunku domu. Magda, co oznacza ten znak? Żeby nie łowić ryb. A, ryb, żeby nie łowić. Mamy mapę Balatonu, jesteśmy tu, gdzie Magda pokazuje. A jutro chcemy jechać gdzie? Jechać. Tu? Balaton Firet. I tu. I tam będziemy kończyć naszą węgierską wycieczkę. Tu, to będziemy tutaj na... Ale tutaj nie ma kempingu. Kemping jest w Balaton Firet, a tam pojedziemy sobie na wycieczkę. Tam siedzimy ze 2-3 dni, w zależności od pogody, i najpóźniej w sobotę, albo jak będzie brzydko, to w piątek zawijamy się do domu. Ale będzie ładnie. Zobaczymy, może się te chmury rozgonią. Zobaczcie, jakie tutaj jest zaplecze całej tej miejskiej plaży. Tu są sanitariaty i but gastronomicznych, co nie miara. Bez liku, wszystko co chcecie. Plus wielki, nowy, fajny, kolorowy plac zabaw dla dzieci. Spróbujemy przybliżyć. Piękne platany, dające dużo cienia. Jak jest upał, to tutaj się w cieniu można schować. Te budy gastronomiczne to pewnie dopiero w sezonie otwarte, bo tutaj większość dzisiaj, wczoraj była zamknięta. A na końcu jeszcze jest zjeżdżalnia. Idziemy obejrzeć zjeżdżalnię wodną. W sezonie to pewnie też jest fajna atrakcja dla dzieciaków, taka wodna zjeżdżalnia. Podejrzewam, że tu jest duży gwar, pisk i mnóstwo zabawy. Teraz jeszcze nieczynne. Idziemy cały czas przez ten teren rekreacyjny tutaj, Balaton Dziorok. Dochodzimy już do końca. To jest cała taka plaża miejska. Zobaczcie, jak fajnie. Wszędzie piękna, zielona trawa, przystrzyżona, utrzymana. Zejście nad Balaton. Tak jak mówiłem, rosną platany, można się w cieniu rozłożyć, można na słońcu. Bardzo fajnie tutaj można spędzać czas. Jest też miejscowy drób, czyli kaczki. Ale jakieś mocno nieprzychylne są. Jaka dzisiaj jest data, Krzysiu? 28 maja. Co to wnosi naszego życia osobistego? Mam urodziny. Jest urodzinowa kolacja. Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Krzysio. Dobra, wznosimy teraz z przednim węgierskim winem i co się dzieje dalej? Dalej wjechała ryba. Ryba jest z pobliskich jezior i stawów i mamy tutaj pełen wypas ryb słodkowodnych. Będziemy testować, a ryby słodkowodne uzupełnia nam chyba kalmar. Łosoś. I łosoś jest, i jakieś sosiki, i przedni węgrzyn. I słuchajcie, zapowiada nam się naprawdę przepysznie. Pozostaniemy tutaj do rana. Dobra. To co? Tak chyba kończymy dzisiejszy wieczór. To jest drugi nasz dzień nad Balatonem. W miejscowości, której nazwy ja się ogólnie... Balaton Dziorok. Dziorok. Chyba. Każdy tu mówi inaczej. Jest to piękna miejscowość, którą Wam polecamy. Zresztą widzieliście na filmie. Myślę, że przed sezonem, nie? Bo w sezonie może być tu bardzo dużo ludzi. Uwarno. A teraz jest naprawdę bardzo fajnie. Można super odpocząć. To co? Smacznego? Smacznego. I jeszcze raz najlepszego. 100 lat. Dziękujemy. Wieczorny spacer już po kolacji. Jedyną tutaj właściwie uliczką, ale jest bardzo malownicza. Tutaj akurat przechodzimy koło miejscowej gospody.
Cała miejscowość jest bardzo malownicza. Czysta, posprzątana, fajnie to wszystko wygląda, pourządzane, poogarniane. Widać, że przed sezonem czekają na turystów, ale to robi bardzo fajne wrażenie. Naprawdę lubimy tu przyjeżdżać. Co na dzisiaj chyba kończymy, Magduś, co? Kończymy, idziemy w kierunku kempingu. Jutro rano pokażemy Wam jeszcze kemping. Opowiemy o kempingu, no i jutro się będziemy zawijać i jechać dalej. Do zobaczenia jutro rano. Dzień dobry, mamy czwartek. Nie, środę. Zaczyna się środa. Z kalendarzem, z dniami. Tak. To jest środa, czyli czwarty dzień naszej węgierskiej wycieczki. A środa wiadomo co? Jemy śniadanko. I dzisiaj z Balaton Jorok się jednak zawijamy. Jedziemy do Tihany po drodze na wycieczkę, a potem jedziemy do Balaton Firet. Taki jest plan. W nocy, słuchajcie, tak potwornie wiało, że jesteśmy trochę niewyspani. Dzisiaj na śniadanie resztki z wczorajszej kolacji, bo wczoraj wszystkich ryb nie udało się zjeść. Zostały zapakowane i zabrane na kemping. Czyli co, zaczynamy nowy dzień, smacznego. Smacznego. Zjemy śniadanie, zwijamy się. Jak zwykle będę musiał pamiętać, żeby pokazać kemping i jedziemy dalej. Przed wyjazdem pokażemy Wam jeszcze kemping, na którym się zatrzymaliśmy. Kemping nazywa się Karina. Tak jak wcześniej mówiliśmy, miejscowość nad Balatonem to Balaton Jorok. Kemping nam się bardzo podoba. My jesteśmy tutaj już któryś raz na tym kempingu. Fajne jest to, że tutaj nawet bardzo gorące dni wszędzie jest mnóstwo cienia. Zobaczcie, kemping wygląda jak byłby to stary park. Bardzo stare drzewa, platany, lipy, brzozy. Nie ma wygrodzonych parceli. Miejsca jest sporo, także każdy sobie staje jak mu wygodnie. Zajmuje tyle miejsca, ile potrzebuje. I jeden drugiemu nie przeszkadza. Można tutaj się fajnie porozkładać. Jeśli chodzi o poziom sanitariatów, to zaraz podejdziemy do pawilonu sanitarnego, pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj jest pawilon sanitarny, dosyć duży, nie brakuje miejsca. Nie jest to obiekt nowy, swoje lata ma, ale widać, że jest odnowiony, jest bardzo czysty, regularnie sprzątany, także mocna czwórka na pewno, jeśli chodzi o zaplecze sanitarne. Na każdej parceli jest prąd oczywiście, wody na parcelach nie ma, także woda tylko w tym pawilonie sanitarnym. Zobaczcie, są miejsca na kampery, są też namioty. Jest też takie miejsce, gdzie są przyczepy zaparkowane na stałe. W naszym slangu wrosty. Te przyczepy tutaj stoją już od lat z przedsionkami rozstawianymi. Nie wiemy, czy to są prywatne przyczepy, czy to sobie można wynająć. Ale cały kemping naprawdę bardzo fajny. Lubimy tu przyjeżdżać. Jedyny minus tego miejsca to powiedziałbym taki, że bezpośrednio z kempingu nie ma dostępu do linii brzegowej Balatonu. Trzeba przejść te 10 minut spacerem na tę plażę miejską, którą już Wam pokazywaliśmy. Drugi minus to jest taki, że tutaj wzdłuż ogrodzenia kempingu przebiega linia kolejowa. Także no jak jedzie pociąg, to bywa głośno. Idę teraz zapłacić. Jak zapłacę, będę znał cenę, to Wam podam stawkę, jaka teraz obowiązuje tutaj na tym kempingu. Zapłaciłem za jedną noc w poprzeliczeniu już 9300 forintów. To w zależności od kursu jest około 100 zł. Także myślę, normalna cena standardowa. Kemping bardzo fajny. Poczekamy, aż przyjedzie ten Hummer. Jeśli chcecie sobie odpocząć nad Balatonem, skorzystać z plaży, na kempingu jest fajnie, przyjemnie, spokojnie, nie ma tutaj imprez, nie ma żadnych dodatkowych atrakcji na samym kempingu, ale można 10 minut spacerkiem przejść na miejską plażę i tam naprawdę fajnie można wypocząć. Bo nie wiem, jak tutaj jest z miejscami w sezonie wysokim, bo my zawsze tutaj przyjeżdżamy poza sezonem. Natomiast rzeczywiście jest fajne, to zobaczcie, wszędzie piękne stare drzewa. Mi to przypomina taki stary pałacowy park. Także w gorące dni
można znaleźć ochłodę w cieniu. Patrzcie, jak tu jest zielono. Magda się krząta. Zwijamy się, składamy dach, odłączamy prąd, pakujemy i jedziemy przed siebie. No i cóż, żegnamy piękną miejscówkę nad Balatonem i wędrujemy dalej. Pogoda dopisuje, więc prawdopodobnie kolejnym przystankiem będzie Półwysep Tihany, gdzie planujemy duże zakupy papryki i lawendy. Zostańcie z nami, prosimy Was jak zwykle o lajki, subskrypcje oraz komentarze pod filmem. A my postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a przede wszystkim zapraszamy Was na kolejny, myślę, że bardzo kolorowy odcinek z niesamowitego miejsca nad Balatonem. Do zobaczenia!